Serwis zaczynamy od tajemniczej zbrodni, do której doszło w Olszanicy. W poniedziałek znaleziono tam ciało 61-letniego mieszkańca tej miejscowości. Początkowo podejrzewano, że mężczyzna zmarł po ataku niedźwiedzia. Sekcja zwłok wykluczyła jednak taką możliwość. Zdaniem biegłych mężczyzna padł ofiarą makabrycznego zabójstwa. Skąd ta krew w tym miejscu, skoro on atakuje tam? Od soboty szukało go kilkadziesiąt osób, w tym ratownicy bieszczadzkiej grupy GOBR. Dwóch z nich patrolowało okolice na kładzie. Zostali zaatakowani przez niedźwiedzia. Na szczęście zdołali w porę zeskoczyć z pojazdu i ustrzec się ataku rozdrażnionego zwierzęcia. Ratownikom nic się nie stało, jedynie uszkodzony jest kład, no, poza tym, że byli wystraszeni. No, ale myślę, że do tej pory strach już minął. Po zdarzeniu ratownicy zmuszeni byli wstrzymać poszukiwania 61-latka. Wznowiono je dopiero w poniedziałek i wtedy też odnaleziono zwłoki mężczyzny. Ciało leżało około 50 metrów od miejsca, w którym dwa dni wcześniej niedźwiedź zaatakował goprowców. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała zgodę na zastrzelenie zwierzęcia w przypadku, gdyby stworzyło ono zagrożenie. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny prowadzi leska prokuratura.